Radio Głos uskrzydla duszę. Siostra Marieta Kruszewska ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego. Proszę siostry, stoimy przy wizerunku Pana Jezusa Miłosiernego. Jesteśmy w Ostrówku, w miejscu, które także związane jest z biografią świętej siostry Faustyny. Wiemy, że kult Bożego Miłosierdzia jest znany na całym świecie. Właściwie kiedy o Polsce mówią w gdzieś dalekich stronach, to mówią święty Jan Paweł II i Boże Miłosierdzie i siostra Faustyna. Mamy taki już, byśmy powiedzieli, bardzo głęboko w naszej świadomości, pobożności religijnej kult Jezusa Miłosiernego, godzina miłosierdzia, koronka oczywiście, obraz Jezusa Miłosiernego, ale są też nowe inicjatywy i siostra taką inicjatywę podjęła. Porozmawiamy o niej. Jaka to jest inicjatywa? To są koła koronkowe, tak nazywają się nasze grupy modlitewno-formacyjne. Powstały 13 lat temu. Pracowałam wtedy z młodzieżą, pracowałam w szkole. No i bardzo chciałam, żeby młodzież się modliła koronką. I taki pomysł mi przyszedł do głowy, właśnie 9-osobowe grupy modlitewne. I każda osoba odmawia nowennę i koronkę do Bożego Miłosierdzia. Z tym, że nowenna nie jest zmieniana każdego dnia, tylko co miesiąc. Każdy ma swój dzień nowenny przez miesiąc ten sam. I tak to się zaczęło od młodzieży, od gimnazjum. Później weszły w to osoby dorosłe w parafii, w której pracowałam, w Tarnowie. A później dzieci, z tym, że dla dzieci mamy bardzo proste, bo dzieci mają 1/10 koronki. Jest 5 dzieci, każdy ma 1/10 koronki. To jest przeznaczone dla takich mniejszych dzieci. Tak w skrócie, tak można nazwać te grupy modlitewne. Kto może należeć, jakie warunki trzeba spełnić, jak to siostra proponuje? Należeć może każda osoba. Wystarczy, żeby było 9 osób. Róże różańcowe mają bardzo podobną strukturę, tylko tam jest 20 osób, a u nas jest 9 osób i jest przewodniczący takiego koła koronkowego, czy to jest dla młodzieży, czy dla dorosłych. Dla dzieci też jest taki przewodniczący. I ta osoba po prostu ma te 9 osób i każdemu rozdziela jeden dzień nowenny. I najczęściej to jest tak, że taka przewodnicząca czy przewodniczący takiego koła po prostu pilnuje troszkę takiego porządku, żeby każdy pamiętał, kiedy ma zmienić. Najczęściej jest tak, że jedną datę się wyznacza takiej zmiany. Czy to od pierwszego dnia miesiąca, czy to na przykład od spotkania, bo takie koło koronkowe dobrze by było, gdyby się spotykało na przykład raz w miesiącu, jakaś taka data, żeby się razem pomodlili, żeby porozmawiali, żeby mieli też jakiś temat formacyjny. I ja tym kołom koronkowym też napisałam materiały formacyjne tym, którzy by chcieli po prostu z tego skorzystać. No i na takim spotkaniu warto by było i porozmawiać, i trochę się poformować. I na przykład od tego dnia też może być zmiana tych dni nowenny. W każdym razie, żeby pamiętać, że ta zmiana następuje co miesiąc i każda osoba ma ten swój dzień nowenny. No i oczywiście w nowennie Pan Jezus podał intencje modlitwy. Młodzież ma tak samo. Czasami w szkołach na przykład powstają takie młodzieżowe koła koronkowe, no to już katecheta tego pilnuje. Natomiast dzieci, no to wiadomo, że potrzeba jakiejś osoby, która no, zajmie się tymi dziećmi, jakiegoś opiekuna. Z tym, że w dziecięcych kołach koronkowych one sobie same wybierają też tego przewodniczącego, który ma początek koronki, bo te dzieci mają po 1/10, no to jest jeszcze początek koronki. Ojcze nasz, zdrowaś Maria, wierzę w Boga Ojca. I tak naprawdę, jeśli chodzi o dzieci, to najlepiej te koła koronkowe funkcjonują w klasach po prostu, na lekcjach religii. One sobie tam tworzą te piątki i tak się modlą te dzieciaczki. Wiemy, że nowenna do Bożego Miłosierdzia no, kojarzy nam się najbardziej ze świętem. Kiedy od Wielkiego Piątku do Niedzieli Miłosierdzia odmawiamy, tam pojawiają się właśnie każdego dnia konkretne intencje. Chodzi o tę samą nowennę, tak? Te same dni. Tak, chodzi o tę samą nowennę do Bożego Miłosierdzia. Z tym, że w koła koronkowe odmawiają ją cały czas, nieustannie. Po prostu każde koło koronkowe codziennie te wszystkie intencje, które Jezus polecił czy prosił siostrę Faustynę, żeby ona się modliła, to my w kołach koronkowych
codziennie po prostu polecamy Jezusowi, a w tej nowennie jest tak, że objęty jest no, cały świat i też ci, którzy już zmarli, również w tej nowennie są objęci modlitwą. Pan Jezus kiedyś powiedział siostrze Faustynie, ona to zapisała w dzienniczku, że będziesz się tę modlitwą, czyli nowenną, modlić w tym i w przyszłym życiu. I to jest jakieś takie dla mnie taka radość i taka nadzieja, że ta siostra Faustyna, która się modli też w przyszłym życiu, czyli teraz w niebie, modli się z nami tą nowenną. Właśnie, przypomnijmy, że nowenna to jest też ta formuła, te teksty, które podyktował Pan Jezus. Tak, nowenna składa się z tekstu, który podyktował Pan Jezus, bo siostra Faustyna nie bardzo wiedziała, za kogo ma się modlić i tak prosiła Pana Jezusa, bo była taka zdezorientowana, za kogo ona się ma modlić w tej nowennie. I Pan Jezus codziennie dawał jej tę nowennę, te intencje w nowennie, ale ona też dodała do tej nowenny swoją modlitwę. Także nowenna składa się i ze słów Pana Jezusa, ale też z modlitwy dodanej przez siostrę Faustynę. Dodajmy, że to wcale nie są takie każdego dnia długie teksty, prawda? Nie, tak naprawdę koronka to jest jakieś 8 minut, nowenna może dwie, jest nawet do 10 minut, to jest modlitwa naprawdę krótka, chyba na te czasy Pan Jezus dał takie krótsze modlitwy, żebyśmy my, którzy mówimy najczęściej, że nie mamy czasu, no nie mogli się od tego wywinąć. I usprawiedliwić. Sam styl tych grup, tych koronkowych, no nawiązuje do żywego różańca, prawda? Tak, nawiązuje do żywego różańca, chociaż kiedy ten pomysł gdzieś tam zakiełkował mi w głowie, to nie miałam takiego odniesienia do róż różańcowych. To po prostu było tak, że idąc ulicą w Tarnowie, wracając właśnie z radia RDN, gdzie odmawiałam z młodzieżą koronkę, taki pomysł, że koła koronkowe, nawet taka nazwa od razu gotowa, że dla tej młodzieży te koła koronkowe. I przyszłam do domu, jakoś tak przemyślałam to, że to tak bardzo, bardzo szybko to się stało, bez takiego jakiegoś dłuższego zastanowienia. No taka myśl i dla mnie taka pierwsza jakby moja intencja była taka, że to będzie dla jednej parafii. Po prostu dla młodzieży, tam dla dorosłych, z którymi już pracowałam, bo miałam już grupę czcicieli Bożego Miłosierdzia w tej parafii. I nie myślałam nigdy, że to w ogóle się może jakoś tak rozrosnąć. Nawet nie planowałam, ale w ogóle nawet mi do głowy nie przyszło, że to się może rozrosnąć. Ale ludzie, którzy byli właśnie w tych kołach koronkowych, to oni mi tak naprawdę mobilizowali. A może w innej parafii, powiedzmy, a właśnie może w diecezji. I tak to poszło dalej. No i potem potrzebna była też oczywiście zgoda odpowiednich władz kościelnych. W tej chwili mamy podpisany statut, mamy imprimatur, także możemy tak spokojnie też działać. To bardzo piękna inicjatywa, taki najważniejszy bodziec, który był u początku, leżał w siostry sercu, żeby właśnie tę formułę podjąć, żeby ją teraz rozpropagować wszystkim. Ten pierwszy impuls, jaki był? Tak naprawdę pierwszym impulsem była moja praca z młodzieżą. Bardzo chciałam, żeby grupa, którą miałam młodzieżową, właśnie z tego gimnazjum, żeby oni się modlili koronką. I nie bardzo wiedziałam, jak ich do tego zachęcić. I właśnie ten pomysł przyszedł jako odpowiedź na tą grupę młodzieżową. I od nich się zaczęło, od młodych, a później przeszło na osoby starsze. Ale głównie chodziło mi zawsze o to, żeby ta koronka była, no, żeby ludzie się nią modlili. I szczególnie młodzież, no oni ją znali mniej. I wiadomo, że to jest taki wiek, gdzieś to modlitwą bywa różnie. Ale też cały czas jakby towarzyszy mi taka myśl i takie pragnienie, żeby ta modlitwa, której Jezus tak bardzo pragnął, żeby siostra Faustyna się modliła i tak często mówił, ucz ludzi tej modlitwy, zachęcaj do odmawiania tej koronki, żeby ta modlitwa, no, żeby ludzie skorzystali z daru tej modlitwy, która jest taką perłą. No, sam Jezus podyktował tę modlitwę. Tyle obietnic związał z tą modlitwą. Ona rozszerza nasze serce i wołamy o miłosierdzie dla nas i całego świata. Więc to jest takie też pragnienie, żeby skorzystać z tego skarbu, który Bóg dał. Czy ta piękna modlitwa też siostrze pomaga też w czynach, w codziennej pracy, w życiu, w codziennych obowiązkach, które często są no dosłownie bardzo przyziemne?
Tak, pomaga. To jest takie serce też w godzinie miłosierdzia. My jako siostry Jezusa Miłosiernego też modlimy się koronką do Bożego Miłosierdzia, ale nie tylko wtedy. Jezus mówił siostrze Faustyny, módl się nieustannie, więc to nie tylko wtedy, ale ta modlitwa daje siłę, bo to nie swoją mocą działamy. W tej modlitwie też mówimy, dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Więc to echo tej modlitwy jakoś brzmi przez cały dzień w różnych sytuacjach. Bardzo dziękuję za rozmowę. No i co, liczymy i też ufamy, że nasi słuchacze zapalą się do tej modlitwy, czy gdzieś mogą ewentualnie znaleźć informacje w internecie na ten temat, czy w innej formie. Tak, jest strona naszego zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego, zgromadzenie faustyna.org. Tam można sobie znaleźć na stronie wszystkie informacje dotyczące kół koronkowych, ale tak naprawdę jeśli ktoś wpisze wyszukiwarkę koła koronkowe, to mu się otworzy i ta strona, i strona prawdopodobnie z Myśli Boża i inne strony już w parafiach. Które strony parafialne, gdzie są grupy koronkowe i najczęściej też mają statut już na swoich stronach parafialnych, no żeby ludzie wiedzieli w parafii, na czym polegają te koła koronkowe. Oczywiście, że są materiały takie drukowane, modlitewniki, materiały formacyjne, jakieś różne obrazki, które mam tutaj w Ostrówku. I jeśli ktoś napisze do naszego domu w Ostrówku, na dom świętej Faustyny Ostrówek, no to też wszystkie materiały, wszystkie ulotki, wszystkie takie rzeczy wysyłam, żeby były dostępne i żeby można było skorzystać. Pięknie dziękuję i szczęść Boże, Bóg zapłać. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.